Po ilu oponach potrzebujesz masażu pleców? Każdy, kto stał przez cały dzień przy montażownicy, wie, ile koło waży, jak twarda jest opona niskoprofilowa, jak trudno demontuje się paksa. No sami powiedzcie. Po takim dniu pracy mechanik już nadaje się tylko do odpoczynku. My w firmie Sosnowski uważamy, że pracownik ma prawo do komfortu i wygody, żeby maszyna blokowała koło automatycznie, żeby maszyna sama odparzała oponą od felgi, żeby mechaniczny pazur automatycznie wchodził pod oponę, zamiast pracownik miał łychą wywijać, albo uszkodzić oponą, albo czujnik TPMS. Więc kiedy ja przesuwam górny, dolny dysk porusza się synchronicznie. A pracownik tylko pyk na klawiaturze i pyk, zrobiony. Więc chwytaj za telefon i pyk. Dzwoń do nas po montażownicę Monty 8800. Zapraszam do spotkania z nami podczas targów techniki motoryzacyjnej w Poznaniu. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski.